Hejko, witajcie w kolejnym odcinku Mistrzowie Minecrafta i Magii. Niewiele jestem po tym czasie, kiedy skończyłem poprzedni odcinek. Jak widzicie, poprawiłem troszkę tutaj wygląd całego tego modułu. Tutaj już też troszkę zakopałem. Tego niestety nie mogę się pozbyć, bo to są rurki z Buildcrafta, one nie współpracują z mikroblokami. I tak, jak to działa? Wcześniej tutaj były na górze hopery i skrzynki. Przepraszam, muszę poprawić głos. No dobra, chyba już. Więc o czym to ja mówiłem? Tak, że wcześniej były tutaj na górze skrzynki, teraz je przeniosłem, żeby były bardziej widoczne. Tutaj jest hopper, który jest skierowany do Centrifuge'a. Aktualnie nie działa nic. Tego powodu, że jest noc i ten hybrid solar panel generuje tylko 8 Eunatic. Więc silniki działają, ale nie dają energii, tak jak to było w przypadku Advanced Solar Panel. Więc nie mówię, że to jest źle, bo wtedy w nocy akurat te silniki się wtedy chłodzą. Jak widać, już są niebieskie, potem rano. Teraz właśnie wstał poranek, więc solar panel powinien generować z powrotem 64 EU. No i jak widzicie, energii już nawet przybywa. Silniki już powinny zacząć pracować normalnie. Tak, już pracują normalnie. Dwa dają 6 EU na tick i dwa dają 2 EU na tick, czyli co razem daje 16 EU na tick. Robi się to całkiem szybko, jak widzicie, chyba nawet szybciej niż było te dynamo. I co tu jeszcze zrobiłem? To zamiast hopperów, żeby to było jakoś ładniej, straciłem mikroblok, tak? Tak, chyba straciłem. Żeby to było jakoś ładniej, zrobiłem tutaj fluidakty. One są podłączone do tych dźwigni, czy te dźwignie są podłączone do fluidaktów. I one wysysają z tych maszyn do skrzynki wszystkie itemy. Tutaj nie jestem pewien, czy w ogóle ma coś wysysać. To chyba jest w ogóle zbędne. Bo tutaj robię tylko seed oil i nic poza tym. Więc ta część, znaczy. O, wrócił mi mikroblok. Hello. Więc ta część, ta skrzynka jest w zasadzie zbędna. Ta się może przydać. Więc co teraz? Kari dodał wczoraj nowy mod, który nazywa się Redstone Arsenal. Jak widzicie go tutaj po prawej stronie. Dodaje on różne narzędzia bazowane chyba na Redstone'ie, tak? Nie wiem, czy to można je naprawiać w jakikolwiek sposób. Myślę, że tak, ale interesuje mnie najbardziej to, czyli Flux Infused Battle Wrench. Ja zrobiłem swój Battle Wrench, jednak on ma 450 durability, 450 punktów życia, powiedzmy. No, co mi się za chwilę skończy, a i tak enchant jest na tym daremny, więc skoro jest ten nowy mod, czemu nie? Zróbmy. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to zamienić diamenty w takie Flux Crystal. Kolejne, co musimy zrobić, to wziąć dwa obsydiany. Chociaż nie jestem pewien, ale powinienem gdzieś mieć jeszcze proszki obsydianowe. Tak, mam. Co to robimy? W zwykłym craftingu. Tak, i mamy pałeczkę. Teraz, co potrzebujemy, to dwa diamenty. Robimy to w ten sposób. I mamy Infused Obsidian Rod. I teraz co trzeba zrobić, to Electrum Flux Electrum Ingot. Trzeba Pytroleum Dust. Zróbmy może od razu, nie wiem, trzy, zaraz. Do dwóch takich trzeba jedno. Ale potrzebuję pięciu, czyli w sumie trzy takie potrzebuję. Ok. 3, 3, 3. Tak, to jest
O, przecież to. A, dobra, to trzy za dużo. teraz co potrzebuję? Flux Electrum Ingot. Do tego potrzebuję. Tutaj to się chyba zrobiło. Tak, Electrum Blend. I muszę to włożyć do Fluid Transposera. I ile tego będę potrzebował? 3. Chyba tyle. Tak, to niech się zrobi. I teraz zobaczymy. A to trzeba w piecyku tym induction smelter. No to jeszcze poczekam na to jedno. Okej. Na górę do induction smelter. Pyk, pyk. I to już koniec. Haha. Co teraz robimy? To ustawiamy to w taki sposób, tak, i mamy Flux Infused Battle wręcz. Tylko jak to teraz się ładuje? Czy jednak to można naładować, ale jak? Nie jestem pewien, ale tak. Nie. Przez V to improver. Teraz tak. V. O to chodzi? RF-ów per use. Przez V to improver. Szkoda. Ale klikam V, czyli coś pewnie mam w tym. Tak, to na razie nie wiem, dam na P. Też nie, nie, nie. I, dobra, niech będzie I. Co jeszcze jest na V? Flux to weapon. Okej, czyli już powinno działać. V, no, co jest? Kurde. Będę musiał coś o tym poczytać, bo pierwszy raz widzę w sumie na oczy tego moda. Dobra, znalazłem. Do tego potrzeba takiej maszynki, która będzie ładowała na te narzędzia. I to się robi w ten sposób. To się nazywa Energetic Infuser. Ja to może sobie dam tutaj. Tutaj tak. To mogę wyczyścić. To nie jest mi do niczego potrzebne. I teraz co robię, to muszę najpierw podłączyć. Tak. Ładuje się. I mogę sobie naładować. Jak się skończy. Jak się skończy, to przechodzi tutaj. I teraz myślę, że co mogę zrobić, to nacisnąć właśnie V. O, właśnie. Ho, ho, ho. Nie mówcie, że to robi burzę. Ale super. Kurde, muszę się pochwalić Kariemu. Właśnie tak. By the way, Kari jest na serwerze. Dobra. Idziemy go postraszyć. Nie wiem, czy on też to słyszy. Zaś Kanarek się odezwał. On chyba też nagrywa. Tak, pozdrawiam was. Oha. Słyszysz? No, nie wiem. Dobra, zaraz możemy do niego dołączyć. Chwilka.
Dobra, więc co teraz chciałbym zrobić, to zenchantować. Więc pożyczę od niego 30 leveli. No to w sumie mogę tam wejść na TS-a. No, zobaczymy się za chwilę. Czy pożyczysz mi 30 leveli ze swojego Liquid XP? Na zdrowie. Dobra. To trzeba tę kulkę zrobić, nie? A w sumie masz już tutaj. Tam chyba są gotowe jakieś. Dobra, to ja sobie zrobię to. Zobacz, może książki jakieś będą już gotowe, bo podejrzewam, że nie umiesz za bardzo z tego korzystać. No właśnie zrobiłem Bane of Atropos 5. No właśnie. Jeden. Już drugi raz, ale dobra. Zaraz tu coś znajdę. Flame, wszystko masz tutaj na łuk. Nic więcej nie ma. Bo to nie ten regał. A, bo to jest na regałach, dobra. To jest efficiency. O, a to ciekawe, nawet nazwę wyświetla. Ale tylko pojedynczo. To jest chyba na zbroję, czyli to będzie na miecz. Looting Czy ja attack. wiesz co mi się wydaje, że na mieście tam nie ma nic fajnego. Do team 2. No, Co to jest nie ma nic treasure? fajnego. Treasure to jest na kill off, że kopie, masz szansę na wykopanie więcej czy coś takiego. Towncraft chyba. To czemu to jest w mieczach? Bo tam jest chyba drugie coś na miecz. Tak, Sharp Quest 3 jest na miecz dla odmiany, bo to tak O. działa. Jak wkładasz do enchantingu książkę bez itemu docelowego, to wtedy wypada enchant losowy i możesz mieć na przykład Feather Falling i Aqua Affinity i na przykład Looting 4 od razu, nie? Taka bzdura. Dobra, to ja sobie tutaj walnę Smite 5. O, No. włączone. Smite się jak najbardziej przydaje. No. Unbreaking trzymam i... Coś tu jeszcze sam mogę wziąć? No i nie wiem, czy Unbreaking działa na miecze, wiesz? No właśnie, zobaczymy, czy to będzie działało na... No ten twój na Battle Wrench'a, to nie masz po co zakładać Unbreaking, bo on na energii chodzi. No ale tylko takie miałeś ze Smite 5. No to. Cóż. Czy jest tutaj jeszcze Fire Aspect 2? Kurde, to mogłem wziąć. Nie zauważyłem. Dobra. Zrobię sobie jeszcze jedną kulkę. Albo tobie. Jak tam wolisz. Ups. Punch, sharpness, unbreaking. Ajć. Nic nie zepsułem. Uciekam. Nie dałem tego, nie dałem narzędzia i wykorzystałem jedną kulkę. Kurde, sorry. Przepraszam. No, się napełni. Za każdym razem jak ktoś tu jest, to na dole tam się spawnują szkielety. Aha. No więc porozmawiałem sobie trochę z Karim. I zgadnijcie, co mam. Mam tutaj jakieś dziwne pszczółki. Tak, dokładnie. Emerald, Princess i Drone. Ja. Po prostu pszczółki wymarzone każdego pszczelarza. Niestety nie rozmnażają się one, więc nie mogę ich połączyć jeszcze z kamiennymi, żeby zdobyć ich więcej. Spróbuję to zrobić z lapisowymi. Ale działają za to wszędzie. To są pszczółki idealne. Zobaczcie. Może to nie bardzo. Bo to short life to jest słabe. Slowest. Najwolniejsza prędkość. Najwolniejsze dawanie tych miodu. Ale za to zobaczcie. Wszędzie, dokładnie wszędzie może pracować. Mógłby na nią dać do Netheru i tam by pracowała dalej. Może nawet w jaskini, czyli będę mógł ją postawić sobie tutaj na dole. Co zrobimy teraz? Tak, mam już na kolejne alweary.
i właśnie ta pszczółka będzie sobie działała w Alveary. Będę potrzebował do tego spruce wood, tylko teraz zaś będę musiał iść na spawn. I tutaj chyba zostawiłem cały mój spruce. Tak. Weźmy jeden stack. Nie było to w ogóle trudne, bo zrobiłem to w Alveary za pomocą tych mutatorów i tak dalej. I praktycznie za każdym razem mi się udawała mutacja, więc co to tam za problem był. Gdzie postawimy? Myślę, że wiem, gdzie postawimy. To będzie oczywiście... Albo nie. Gdzie to postawimy? Fajnie by było to postawić tutaj. Tak, ale... Tu będę robił wszystko z tym Liquid DNA. Więc pszczółka... Gdzie może działać pszczółka? Kurczę, no. Nie wiem, gdzie ją postawić. Dobra, dajmy na razie tutaj. Najwyżej mogę to potem przesunąć. Będzie to zwykły ul bez żadnych upgrade'ów, ponieważ ta pszczółka może działać w deszczu i w ogóle, jak pokazywałem. Że tutaj. Diurnal, nie wiem co to znaczy, chyba że dzienna. Nocturnal, czyli że może pracować w nocy. Flyer, czyli że może pracować w deszczu. I cave, czyli że może pracować w jaskini. Można, czyli że nie musi być powietrza, dostępu do jaskini. Znaczy nie do jaskini, kurde, co ja gadam, do słońca. Więc stawiamy sobie płytki, jeszcze trochę potrzebuję. Tak, ale już jestem podekscytowany. No i co tu robimy? Wkładamy po prostu do Alveary. Później myślę, że będę tutaj tylko dawał frame'y, impregnated frame'y, jak już to zautomatyzuję. No i pszczółka będzie dawała, będzie jeszcze większa szansa, że będzie dawała emerald comby. Tak? Emerald comby? Nie wiem, czy one tutaj są. Emerald comb. Jest. No właśnie te comby. I potem z tych kombów będzie można zrobić emerald fragment. I z kolei z 9 takich będzie emerald. Myślę, że jak to będzie w nocy działało, to zostawię to na jakieś 24 godziny. Myślę, że kilka emeraldów z tego dostanę. Ale co jeszcze będziemy potrzebowali, to zautomatyzować ten ul. Uff, no i troszkę przygotowań i teraz was troszkę rozczaruję. Bo nie będziemy robili logistic pipe'ów, tylko te pipe'y z Project Reda. Jak wiecie, wszyscy mają logistic pipe'y. Dark ma logistic pipe'y. Kari chyba będzie miał, znaczy na razie coś tam z tego ma. Też logistic pipe'y. Safe akurat ich nie używa, bo używa tego czegoś z Applied Energetics chyba. I GFMod, który tak właściwie też jest teraz na serwerze, też używa logistic pipe'ów, więc no ja nie będę robił tak jak wszyscy inni tego samego, bo po co, skoro mogę zrobić coś innego. Więc tak, pierwsze co będziemy robić, to potrzebujemy takich routed interface pipe'ów. I może na test zrobimy to sobie przy stronie, gdzie są itemy. Tutaj są itemy, jakbyście nie wiedzieli jeszcze, a tam są bloki i minerały. Więc co robimy, to stawiamy sobie te routed interface pipe'y obok skrzyń. I teraz może już, tak, bo potem chyba do tego nie dosięgnę, może już zrobię te chipy do tego. O, i właśnie chciałem wam tutaj pokazać. Bardzo dobrze, że mam tą farmę, może nie farmę, tą moją pszczelarnię tam, nazwijmy to pszczelarnia. Z tego powodu, że tutaj wszędzie, jak te pszczółki pracują, robią mi praktycznie każdy barwnik dostępny w grze. No i ja sobie po prostu zbieram akurat te barwniki, których potrzebuję, to są Magnetadye, czyli muszę zbierać te
te kwiatki właśnie. I po prostu sobie tutaj przychodzę, zbieram. Jak się skończyły, to za 5 minut znowu przychodzę i znowu się pojawiają. No i tak to działa. Jak widzicie, tutaj wszędzie są jakieś dziury i to wszystko jest właśnie dlatego, bo zbieram sobie te kwiaty. Tu mamy jeszcze... Okej. Okay. Będę się musiał pośpieszyć, bo już niedługo się kończy nasz czas. I tak. Co teraz będziemy musieli zrobić, to... ups, te całe chipy. Nie jestem pewien, czy mi starczy barwników, pewnie i tak nie. Chociaż... a może wystarczy. Dobra, wszystko. 35. Włożymy to tutaj. I bierzemy... wszystko. Czego brakło? Chipy są... tak, tych tutaj... barwników. Czemu to nie chce się zrobić? No musiał to zrobić ręcznie. Chyba. Tak. Tak. Ok, czyli 10. Wystarczyło tylko na 10. Skrzyń tutaj mamy 5, 6. Ups, lipa. Nie pomyślałem o tym, że to będzie aż takie drogie. Znaczy, no nie jest aż takie drogie, bo to są tylko barwniki. Ale to jeszcze można zrobić w połączeniu z czerwonymi barwnikami i niebieskimi. Więc to spokojnie. No i jeszcze biały do tego trzeba. I co tu robimy? Klikamy po prostu sobie chipem w byle co. Prawym przyciskiem myszy znowu się kanarek odzywa. I jedyne, co nas tutaj interesuje, to ta kropeczka. Tutaj muszę dać na item blacklist. A, czyli to już jest chyba od razu ustawione. Tak, blacklist, czyli... tak, chodzi o to, że blacklist, czyli wszystkie itemki, jakie sobie tutaj włożyłem, powiedzmy redstone, nie będą po prostu wychodzić przez tą rurkę. Jeśli damy whitelist, to wybieramy sobie itemki, które mają tylko wychodzić przez tą rurkę, czyli w tym przypadku redstone. Ale damy sobie na blacklist. Item hiding, to nie wiem, co to jest. Tutaj myślę, że... tutaj się wybiera, z której strony mają te itemki wychodzić. Tylko, że akurat to możemy zostawić, bo extraction is not simulated. I priority... tutaj nie wiem, co to jest. Coś z priorytetem chyba. I tak. Teraz jak najedziemy na to, naciśniemy shift, to wszędzie powinno być blacklist. Filter mode blacklist. Tak. Wkładamy sobie po jednym takim upgrade'ie do każdej rurki. Ja już tutaj dalej to będę stawiał. Tamte dwa mają. To teraz tak, tak. I tak. Ok. Co teraz będziemy musieli zrobić, to dać tutaj routed request pipe. Czyli tak, jeszcze jedno będę musiał takie zrobić. No i mamy wszystkie itemki. Takie logistic pipe, tylko że z Red Powera. Fajne, nie? No. Niestety nie mogę zrobić tak, żeby te itemki z powrotem szły przez to. Znaczy, pewnie jakoś mogę, ale chyba nie potrzebuję. Tak, to niech będzie publiczne, a właśnie sprawdzę tutaj. To jest owner only. Okej. Okay. Zrobiłem tutaj strongboxy z tego powodu, że to się po prostu całkiem fajnie wygląda. Teraz co to zrobię, to obuduję. Jakoś. Jaj, kurde. Tak. I jako, że... za chwilę. Chwila. Jako, że te rurki są z Red Powera, one są jednocześnie kompatybilne z mikroblokami, więc mogę sobie je zakryć. Nie jestem pewien, czy będzie, nie jestem pewien, czy będzie to działało tak samo z... z tymi pipami, jak one to się nazywało? Logistic pipami, ale...
Z tymi pipami na pewno to działa, jak widać. Tutaj sobie to później jeszcze jakoś obuduję, to zrobię sobie później. O, wyszedł. No i teraz co będę musiał zrobić, to będę musiał zrobić to samo po drugiej stronie, tylko że brakuje mi już tych chipów. A to jest dopiero początek. Tutaj powinny być covery, więc sobie troszkę więcej. Sobie to jakoś zakryję. Tak. I tak. To później myślę, że też sobie jakoś zakryję za pomocą mikrobloków. Ale tym nie będę was zanudzał. Teraz kolejne, co muszę zrobić, to postawić te rurki znowu tutaj. I już mi się skończyły chipy. Dobra, ja sobie nazbieram, zobaczymy się na chwilę. Po około pół godziny zbierania kwiatków, no troszkę tutaj też dałem mikrobloków, nie wszystko. Udało mi się dać wszystkie, postawić wszystkie rurki. To samo zrobiłem tutaj Routed Request Pipe, dzięki czemu mogę sobie teraz zamawiać. Oczywiście do Strongboxu, spróbujmy na przykład, nie wiem, możemy wpisać, nie wiem, 50 powiedzmy topazu i wszystko ziut, od razu. Nie ma żadnego czasu, ale to akurat była druga skrzynka, więc może spróbujmy wziąć kobel. Zobaczymy, po jakim czasie przyjdzie. Wezmę na przykład 200. I zobaczymy, po jakim czasie to przyjdzie. No, całkiem szybko. No i mamy nasze 200 kobla. Więc skoro już się udało, to by było na tyle w tym odcinku. A więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zapraszam do oglądania innych moich filmów. Pozdrawiam, no i cześć.